Na tym spotkaniu z radami społecznymi wszystkich trzech placówek, związkami zawodowymi, radnymi i władzami Przemyśla, samorząd województwa poinformował, że proces łączenia placówek będzie prowadzony etapami. Najpierw przychodnia kolejowa zostanie połączona ze szpitalem miejskim, a powstały w ten sposób szpital wojewódzki nr 2 zostanie połączony z już działającym szpitalem wojewódzkim imienia Ojca Pio. W efekcie właścicielem nowej, dużej placówki będzie samorząd województwa, dysponujący największymi pieniędzmi. Sytuacja taka, że ten proces rozciągamy czasowo na 2 lub 3 lata, powoduje, że ta restrukturyzacja, która jest konieczna w ochronie zdrowia w Przemyślu, będzie miała bardzo łagodne skutki dla pracowników. Bardzo łagodne skutki dla pracowników, to chcę powtórzyć. We wszystkich trzech placówkach pracuje 1800 osób. Uczestnicy dzisiejszych konsultacji usłyszeli, że pracę sukcesywnie mają tracić przede wszystkim osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Samorząd zapewnia, że pozostali pracownicy utrzymają zatrudnienie, bo nawet jeśli dublujące się oddziały w dwóch szpitalach będą likwidowane, w ich miejsce powstaną nowe, na które jest zapotrzebowanie, na przykład psychogeriatryczny czy endokrynologiczny. Pacjenci mogą być spokojni, zapewnia prezydent Przemyśla. Łączymy po to, żeby między innymi same usługi były bardziej dostępne i lepsze po prostu, najkrócej mówiąc. W związku z tym wcale nie jest tak, że próbujemy coś likwidować, najkrócej mówiąc, przez połączenie. Jednym z argumentów przemawiających za połączeniem placówek jest konieczność inwestycji w szpitalu miejskim, bez których po 2016 roku nie będzie on spełniać wymogów Ministerstwa Zdrowia. Nie wszyscy te wyjaśnienia przyjęli dziś do wiadomości. Wychodzimy z dużym niedosytem, niepokojem i niewiedzą, bo ten projekt nam nic nie mówi, przynajmniej o nas, prawda? Słyszeliście Państwo, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania, jakie nas najbardziej interesują po wystąpieniu różnych ludzi, prawda? A więc będziemy pisać do Pana Marszałka, zadając te wszystkie pytania, które dzisiaj padły. Współautor koncepcji łączenia tak komentuje niezadowolenie pielęgniarek z przychodni kolejowej. Mają prawo artykułować swoje obawy i będziemy je spróbowali rozszerzać, ale żebyśmy czuli proporcje, tak? Ze wszystkich związków reprezentujących 1800 osób stanowcze nie mówią tylko związki reprezentujące, prawda, niewielką część pracowników. Jutro sprawą połączenia trzech przemyskich placówek medycznych zajmie się Rada Miasta. W październiku uchwałę w tej sprawie ma podjąć Sejmik Wojewódzki.